Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po nocnych wydarzeniach w Warszawie. To, co wydarzyło się wczoraj na ulicach stolicy, jest to najlepszy dowód na to, że dzisiaj partii rządzącej, dzisiaj prezesowi Kaczyńskiemu nie chodzi o to, żeby w Polsce coś naprawiać. Nie chodzi o to, żeby zarządzać kryzysem. Nie chodzi w Polsce o to, żeby wygrać z pandemią. Nie chodzi o to Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby Polacy byli zdrowi. Dzisiaj partii rządzącej chodzi o to, żeby utrzymać władzę, żeby odwrócić uwagę od prawdziwych problemów, które są dzisiaj w Polsce. A tych problemów jest mnóstwo. Brak szczepionek, brak i chaos z organizacją szczepienia w Polsce. Umierający ludzie z powodu pandemii. Brak pomysłu na wyjście do przodu i ofensywę w gospodarce. Problemem dzisiaj są upadające firmy, upadające przedsiębiorstwa i prywatne biznesy. Dzisiaj problemem jest ekonomiczna przyszłość wielu Polek i Polaków. To są prawdziwe problemy w Polsce i Jarosław Kaczyński próbuje od tych problemów odwrócić uwagę, wyprowadzając ludzi na ulicę. To Jarosław Kaczyński i jego partia dzisiaj są odpowiedzialni za to, co dzieje się na polskich ulicach. Miejsce opozycji dzisiaj jest razem ze wszystkimi protestującymi ludźmi i też za chwilę moi koledzy o tym będą mówili. Będą mówili o tym, co dokładnie wydarzyło się wczoraj na warszawskich ulicach. Ale chcę powiedzieć jedno. Przyjdzie dzień, w którym powiemy wszyscy, sprawdzam temu rządowi. Ten rząd prędzej czy później zobaczy od Polaków czerwoną kartkę. Przyjdzie dzień sprawdzianu i każdy, kto jest dzisiaj odpowiedzialny za przemoc na ulicach Warszawy, poniesie konsekwencje. Ale nie mam żadnych wątpliwości, że prędzej czy później tę karę wymierzą Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego partii Polacy wyborcy. Bardzo proszę teraz Bogdan Klich. Proszę Państwa, to, co się dzieje na polskich ulicach, zobowiązuje nas, posłów i senatorów, do tego, aby wspierać ludzi represjonowanych. Polska staje się coraz bardziej państwem policyjnym, Polska staje się coraz bardziej państwem bezprawia. Polska jest jednym z przykładów tych państw, które niestety odwracają się od demokracji. Odwracają się od demokracji, bo odwracają się od praworządności. Niestety, ale jesteśmy jednym z dwóch państw Unii Europejskiej, które za granicami naszego kraju pokazywane są palcem jako te, które od ideałów demokracji i jej praworządności się odwracają. W związku z tym wywiad pana Jarosława Kaczyńskiego, którego niedawno udzielił dla mediów prawicowych, jest wyjątkowym skandalem. Wolność jest w nim nazywana, niewola jest nim nazywana wolnością. Brak tolerancji jest nazywany tolerancją. Ograniczanie swobody słowa jest nazywane walką o wolność mediów. I wreszcie próba zamachu na autonomię naszych uniwersytetów jest pokazywana jako wprowadzanie tolerancji na nasze uniwersytety. To jest wszystko odwracanie porządku pojęć. To jest wszystko próba wytłumaczenia obywatelowi, że to, co jest ograniczeniem wolności w Polsce, jest tak naprawdę troską o tą wolność. To jest nieprawda. To jest kłamstwo. To jest wszystko po to, aby uzasadnić działania takie jak na ulicach polskich miast, chociażby wczorajszej nocy. My, posłowie i senatorowie Koalicji Obywatelskiej, jesteśmy z protestującymi. Jesteśmy po to, aby nikomu nie stała się krzywda. Jesteśmy po to, aby prawa obywatelskie były respektowane. Dlatego, że w tym chaosie prawnym, który został wprowadzony, policja używa przemocy w stosunku do protestujących tam, gdzie nie wolno jej używać. Sądy administracyjne w jednolitej linii orzeczniczej uchylają kary sanepidowskie nałożone na uczestników protestów. Ponad 20 orzeczeń sądów administracyjnych pokazuje, że te kary są nakładane w sposób nielegalny.
Nielegalne jest też legitymowanie uczestników protestów. Nielegalne jest też zatrzymywanie uczestników protestów. Wreszcie nielegalne jest także, są inne formy represji w stosunku do protestujących. Jesteśmy z protestującymi bez względu na to, w jakiej sprawie protestują, jeżeli tylko bronią podstawowych praw i wolności obywatelskich. Szanowni Państwo, nieszczęśliwie dla tej władzy działam w sieci obrony protestujących. Jestem z ludźmi na ulicach, ale również demaskuję kłamstwa. Kłamstwa tej władzy, która rzekomo walczy z pandemią. I nie pozwolimy na to, żeby jeden temat przykrywać drugim. Oba tematy, prawa kobiet i pandemia, są równie ważne. Szanowni Państwo, to co wczoraj działo się pod Trybunałem Konstytucyjnym było wielkim skandalem. W państwie polskim wprowadzana jest systematyczna przemoc ze strony formacji policyjnej na skutek presji politycznych zwierzchników. Wczoraj byliśmy tego świadkami. Wczoraj widzieliśmy, że pod Trybunałem Konstytucyjnym można było rozwiązać to zgromadzenie spontaniczne tych młodych ludzi, którzy przyszli wyrazić swoją solidarność z młodymi kobietami, z koleżankami, z przyjaciółkami, z siostrami w sposób bardzo konkretny. Podjęliśmy rozmowy z panem posłem Szłapką, Piotrem Borysem na temat tego, aby pozwolić ludziom wyjść z tego policyjnego kotła. Nie było na to zgody. Celem było wylegitymowanie jak największej liczby osób, wykazanie się statystyką przed przełożonymi politycznymi oraz przemoc. Przemoc, która była spowodowana i która polegała na użyciu środków przymusu bezpośredniego. Szanowni Państwo, przemoc i represje. To jest znak charakterystyczny, który widzimy w polskiej policji wtedy, kiedy od momentu, kiedy został wicepremierem Jarosław Kaczyński. Szanowni Państwo, osoby, chodzi o 14 osób zatrzymanych wczoraj przy Alei Szucha, one nie były zawożone do warszawskich komend i komisariatów. Te komendy i komisariaty były puste. Byliśmy z panią dr Hanną Machińską na komendzie przy ulicy Żytniej na Warszawskiej Woli. Tam była jedna zatrzymana osoba, później zwolniona. Wszystkie komendy w centrum miasta były puste. Osoby zatrzymywane były wywożone do Mińska Mazowieckiego, do Legionowa, do Pruszkowa, do Piaseczna, do Nowego Dworu Mazowieckiego, a nawet Wołomina. Zobaczcie Państwo, że policja bez wyroku sądu, bez autoryzacji swoich działań realizuje zorganizowany system represji wobec zatrzymanych. Te osoby, również starsze, również znana Państwu babcia Kasia, były wypuszczane następnie w środku nocy, 50 kilometrów od swojego miejsca zamieszkania i 50 kilometrów od miejsca zatrzymania. W sposób upokarzający zmuszani do organizacji transportu, do ponoszenia wielkich kosztów związanych z tą sytuacją. Szanowni Państwo, jest to próba zastraszenia społeczeństwa, jest to próba takiego wywołania efektu mrożącego, który ma spowodować, że ludzie dobrej woli, ludzie, którzy w geście solidarności chcą być z polskimi kobietami, którym szykowane jest drakońskie prawo, są już na tym pierwszym etapie walki po prostu zastraszani i jest próba ich eliminacji z dalszych wydarzeń. Nie ma na to naszej zgody. Będziemy bardzo aktywni. Będziemy zawsze z ludźmi na ulicy, ale również do dyspozycji represjonowanych są nasze biura poselskie, jest sieć obrony protestujących. Nasze telefony są dla Was czynne 24 godziny na dobę. My wczoraj o godzinie 3:20 z panią posłanką Urszulą Zielińską skończyliśmy nasz monitoring poselski na Alei Szucha. Ci ludzie byli zatrzymani, ci ludzie byli trzymani w kotle, bez możliwości picia, jedzenia, bez możliwości takich podstawowych czynności fizjologicznych. W skrajnym upokorzeniu. Ludzie przynosili pizzę, ludzie przynosili pierogi, ludzie przynosili herbatę, widząc co się dzieje, jak policja traktuje młodych ludzi. Tam był 15-latek, 19-latkowie, 20-latkowie. Rodzice w domach, którzy byli przestraszeni tą sytuacją, przerażeni tą sytuacją, jak ich dzieci są traktowane. Szanowni Państwo, tę sprawę będziemy dalej monitorować. Podejmujemy różne działania, które mają na celu pomoc osobom nielegalnie zatrzymywanym i nielegalnie represjonowanym.
Prosimy o pytania, jeśli są. Agata Adamek, TVN24. Pani poseł, ja do pani chciałam się zwrócić z pytaniem, za czym pani się teraz opowiada? Bo pojawiają się różne pomysły, jest projekt prezydencki, jest pomysł referendum i może na tym się zatrzymajmy na razie. Czy pani jest za tym, żeby przeprowadzić referendum w sprawie aborcji? Nie uważam, że to nie jest, najlepszy pomysł. Uważam, że powinna być stworzona i powinna powstać nowa umowa społeczna. Kompromis aborcyjny został złamany. Uważam, że dzisiaj jest bardzo duże oczekiwanie i do tego będę wszystkich przekonywała i namawiała, żeby kobieta była przede wszystkim w tych swoich bardzo trudnych życiowych wyborach otoczona przede wszystkim opieką, nie tylko lekarską, ale i psychologiczną. I żeby dzisiaj miała rzeczywiście realny wybór. Ja nie mam dzisiaj gotowego projektu dla pani, ale uważam, że rozwiązania prawne powinny iść w tym kierunku. Żeby aborcja nie była jednoznacznie napiętnowana tak, jak ma to miejsce dzisiaj, bo przecież wiemy, że kobiety, polskie kobiety dokonują aborcji. Te, które na to stać, jadą po prostu za granicę, a kobiety, których na to nie stać, stają często, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do czynienia na przykład z uszkodzonym płodem, stają przed bardzo trudnym życiowym wyborem i tej pomocy nie mają. Uważam, że kobiety powinny taką pomoc w znacznej mierze, w dużo większym stopniu otrzymywać, bo do tej pory tej pomocy nie było. I chciałabym, żeby taka umowa społeczna powstała i żeby temat aborcji, pewnie się go nie zamknie raz na zawsze, ale chciałabym, żeby wszyscy w Polsce albo większość, zdecydowana większość w Polsce, zwłaszcza kobiety, miała poczucie, że chodzi o ich zdrowie, życie, przyszłość i że nie wykorzystuje się tego tematu politycznie. Dzisiaj mam takie poczucie, że aborcja stała się tematem tylko i wyłącznie politycznym, że nikomu nie chodzi o dobro kobiet i niestety mam takie poczucie, że wielu politykom, zwłaszcza partii rządzącej, wcale nie chodzi o dzieci nienarodzone, nie chodzi o ochronę życia od poczęcia, tylko o cyniczne wykorzystywanie tego tematu do bieżącej polityki. Ale czy ta umowa społeczna, o której pani mówi, miałaby iść w takim kierunku jak kompromis aborcyjny, który przestał właśnie obowiązywać, czy bardziej nie liberalna powinna być? Nie, moim zdaniem nie będzie powrotu do rozwiązań prawnych, które funkcjonowały przed tym pseudo-wyrokiem pseudo-Trybunału Czyli w stronę liberalizacji? Uważam, że rozwiązania będą szły w stronę liberalizacji prawa aborcyjnego. Dziękuję bardzo. Polska Agencja Prasowa, dzień dobry. Nie tylko państwo mówią o przemocy, bo także policja. Godzinę temu mniej więcej pan nadkomisarz Marczak z Komendy Stołecznej Policji mówił o prowadzeniu czynności w kierunku popełnienia przestępstwa w związku z wtargnięciem na teren Trybunału Konstytucyjnego. Mówili też policjanci o tym, że byli atakowani, popychani, że radiowozy były malowane jakimiś napisami, których nie cytowali ze względu na ich wulgarność. Jednym słowem, nie tylko państwo mówią o przemocy i chciałbym państwa zapytać w tym kontekście, żeby dopełnić całości obrazu obiektywnie, jak państwo oceniają te zachowania uczestników, a także i organizatorów protestów w sprawie aborcji, które mogą być przez niektórych również zupełnie obojętnie patrzących albo obiektywnie na te zdarzenia Polaków oceniane jako agresywne, jako te, które eskalują przemoc, a nie łagodzą. No tu wielu mamy jeszcze przed oczami atak na szturm, na Kapitol i wtedy się mówiło o ataku na demokrację, prawda? I policja tam dosyć brutalnie działała. Bardzo proszę o jednoznaczne opowiedzenie się państwa po przemocy jako w ogóle zjawisku. Jak politycy Koalicji Obywatelskiej zamierzają angażować się w tę sprawę, która eskaluje, jest bardzo dynamiczna, może wymknąć się spod kontroli w przyszłości. Bardzo proszę. Panie redaktorze, przez kilka godzin byliśmy razem i na zmianę. Wczoraj pod Trybunałem Konstytucyjnym po to, żeby być obiektywnymi obserwatorami tego, co tam się działo. I po to, żeby nikomu nie stała się krzywda. Tak rozumiemy naszą misję posłanek, posłów, senatorów Koalicji Obywatelskiej. Taka jest nasza rola. I mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, na podstawie tego, co przez kilka godzin obserwowałem, że ze strony demonstrantów nie było odrobiny agresji w stosunku do polskiej policji. Żaden, podkreślam, żaden podczas tych kilku godzin mojej obecności tam z uczestników
nie wykonał ani jednego ruchu w stosunku do polskiego policjanta, który by mógł być zakwalifikowany jako agresywny. Natomiast niestety muszę powiedzieć z przykrością, że fakt, iż demonstracja, która nie miała charakteru agresywnego, zakończyła się wielogodzinnym kotłem w stosunku do uczestników tej demonstracji, jest przykładem działań eskalacyjnych, za które odpowiadają ci, którzy są zwierzchnikami polskiej policji. Bo nie mam najmniejszych wątpliwości, i moi koledzy także, co do tego, że policja realizuje polecenia polityczne. I tak jak przedwczoraj nie miała polecenia interweniowania i nie było żadnych reakcji ze strony policji na spontaniczne demonstracje w Warszawie i w 51 innych miastach polskich, tak wczoraj w pewnym momencie takie polecenie zostało wydane. Skutkiem tego polecenia był kocioł zorganizowany przez kilka godzin pod Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie godność każdego z uczestników, gdzie jego prawa do szacunku zostały narażone na szwank. Ci ludzie w otoczeniu policyjnym, stojąc na mrozie przez kilka godzin, tak naprawdę nie mieli możliwości spełnić swoich podstawowych potrzeb. Pan wie, o jakich potrzebach mówię. To jest podważenie godności protestujących. I na to nie ma naszej zgody i sieć obrony protestujących wraz z funduszem wsparcia, w którego radzie mam honor zasiadać, są takimi narzędziami, przy pomocy których będziemy wspierać, będziemy bronić tych, którzy są niezgodnie z prawem i niezgodnie z godnością osoby ludzkiej narażeni na szykany. Szanowni Państwo, jeżeli mogę jedno zdanie dodać do wypowiedzi pana senatora. Mam wrażenie, że to policja stworzyła zagrożenie epidemiczne wczoraj. To osoby, które znajdowały się na chodnikach przy Alei Szucha, zostały zrzucone przez policję w trakcie tworzenia kotła policyjnego na środek drogi. I później były formułowane absurdalne zarzuty wobec tych osób, że uczestniczą w nielegalnej demonstracji, ale również zatrzymały ruch drogowy na Alei Szucha. Co było absurdem. To policja doprowadziła do tej skandalicznej sytuacji, że ludzie byli zbici jak sardynki, jeden obok drugiego, na bardzo małej powierzchni. Druga sprawa jest taka, że bardzo często policja i bardzo często polityczni zwierzchnicy policji, w tym pan wiceminister Wąsik, używają tych danych, o których również pan mówi, że jacyś policjanci zostali poszkodowani. W debacie sejmowej, wtedy kiedy nastąpił atak na panią posłankę Barbarę Nowacką, wtedy kiedy rozmawialiśmy o użyciu pałki teleskopowej przez nieumundurowanego funkcjonariusza, jak się okazało, kontrterrorystę, pan Wąsik powiedział, że 50 policjantów zostało poszkodowanych w okresie końca ubiegłego roku. Wtedy, kiedy zadaliśmy pytania, konkretne pytania do MSWiA, prosimy o wskazanie tych 50 przykładów naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. MSWiA odpowiedziało, i panu to pismo zaraz dostarczę, że nie zna takich przypadków. Policja odmówiła nam również i potwierdzenia tej liczby podanej przez Wąsika, a następnie w tej chwili próbujemy do niej dotrzeć poprzez dostęp do informacji publicznej, wymuszając przez sąd, żeby Wąsik i cała ta ekipa politycznych zwierzchników policji, która funduje przemoc w tej formacji i autoryzuje tę przemoc, żeby powiedzieli przed sądem, że takich danych po prostu nie ma. Dzień dobry, Wojciech Dąbrowski, Polsat News. Ja chciałbym w nawiązaniu do pytania kolegi prosić o doprecyzowanie, o Państwa jasną deklarację, ponieważ ja takiej deklaracji nie usłyszałem. Czy popierają Państwo, czy też potępiają Państwo to, co wydarzyło się na terenie Trybunału Konstytucyjnego, czyli przejście przez ogrodzenie budynku administracji publicznej, przybicie, wbicie gwoździ w drzwi
budynku. Prosiłbym o jasną deklarację i pytanie numer dwa. Czy popierają państwo, czy potępiają państwo ataki na przedstawicieli mediów podczas tych demonstracji? Między innymi chodzi o media narodowe. A pan jest z mediów narodowych? Chyba nie. Natomiast ale to wie pan co, przepraszam bardzo, nie jestem z mediów narodowych, ale jestem dziennikarzem i równie dobrze ja mógłbym być w takiej sytuacji. Więc rozumiem, że... Przepraszam, bo jeszcze pytanie dopada. Czy pan rozróżnia na media przedstawicieli mediów w tym momencie? Nie. Dlatego jestem zaskoczony pana pytaniem jako przedstawiciela innej stacji telewizyjnej. Natomiast mówiąc bardzo wprost, panie redaktorze, tak wielokrotnie wczoraj widziałem sytuacje takie, kiedy funkcjonariusze odpychali fotoreporterów, fotografów, którzy realizowali swoje zawodowe czynności w ramach prawa prasowego. Uniemożliwiano im również dostęp. Jedna z ekip telewizyjnych nie miała dostępu bezpośrednio do kordonu policyjnego, do znajdujących się tam osób. Dopiero interwencja poselska spowodowała, że ekipa telewizyjna mogła przejść przez kordon. Nie widziałem tego, o czym pan mówi w odniesieniu do mediów narodowych, o których pan wspomniał. Rozumiem. To prośba o odniesienie się jeszcze do tego pytania mojego o Trybunał Konstytucyjny. Przemoc nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem, niezależnie od tego, kto by tę przemoc stosował. Mam nadzieję, że policja nie będzie dopuszczała się prowokacji, nie będzie stosowała tej przemocy i przemoc, podkreślę, przemoc nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem na ulicach Warszawy, Gdańska, Szczecina. Nigdzie nie powinno dochodzić do przemocy, do stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec nikogo. Ale jeszcze nie usłyszałem odpowiedzi na pytanie o Trybunał Konstytucyjny, wejście, przybicie gwoździ do drzwi Trybunału. Przyznam się, że ja nie widziałam tej sytuacji, więc nie mogę się nie wiem. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to czy to zasługuje na potępienie? Obejrzymy czy... i wtedy skomentujemy. Pan jedną sytuację określił dotyczącą mediów narodowych, o których... Proszę państwa, państwo jesteście aktywnymi uczestnikami internetu. Nie wierzę, że Pan wybaczy, my wtedy byliśmy na ulicy, nie relacjonowaliśmy tych wydarzeń bezpośrednio na terenie otaczającym Trybunał Konstytucyjny. Natomiast przemoc nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem, to będziemy podkreślać i myślę, że to jest najlepszy komentarz do tych wydarzeń. Jeżeli pozwolą, kolega wspomniał o czym ja też dowiedziałem się przedwczoraj. Chodzi o panią redaktor Agnieszkę Jarczyk, dziennikarkę mediów narodowych, która wczoraj obszernie mówiła między innymi na antenie Radia Wnet o ataku uczestników strajku kobiet na ekipę dziennikarską i to się zdarzyło, jak rozumiem, przedwczoraj i właśnie nie tam wokół Trybunału Konstytucyjnego, ale ta pani dziennikarka została, jak ona mówi, ogłuszona, jej operator został potraktowany przez uczestników tego protestu bardzo brutalnie, zniszczono ich zdaniem sprzęt warty kilka tysięcy złotych tylko dlatego, że wykonywali swoją pracę po prostu jako dziennikarza, czy oni są z lewa, czy z prawa, czy z centrum, to dla mnie jako dziennikarza z wieloletnim stażem to jest jakby obojętne, no nie można bić, tak samo jak widzieliśmy, jak policja traktowała dziennikarzy między innymi przy Stadionie Narodowym, co też nam się dziennikarzom wszystkim nie podobało, niezależnie od tego, kto to był, albo widzieliśmy tego dziennikarza, który dostał kulą w twarz, prawda, fotoreportera. Bardzo bym prosił o konkretną wypowiedź na ten temat. Podkreślamy, przemoc nie jest dobrym rozwiązaniem w żadnym wypadku.